tak nie popławia humoru, jak poranny donosik. O kurczę, 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 z włażenia zapomniałem numeru. Oj, no w głowie mam koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Ko jedno w głowie mam koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Все все вокруг молчит, только музыка. Но она у нас внутри, мы как светлячки. Загораемся в ночи, бесконечности мы нашли. А в небе птицы, если забыться, какой-то нам чем-то дано. Пришли нам, где сбиться, но мы же пить, но I'm gonna на твоих, а в небе птицы, если забыться, нахватит на ручье тогда. Мы шли в сад, где-то птица, чтобы найти свет, вот тогда. I'm gonna wait, you'll never wait. Cześć siemano, witajcie, z tej strony Mafiasolec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu już z prac po żniwie 2020. Ziemniak a la Kubuś ze mną. Rafał jestem, cześć. Cześć, z tyłu Kronka, z przodu John Deere, czyli akcja Prasowanko. Adasia nie ma, gdzieś zaginął na polu bitwy. Sprawdzali pod prasą, nie ma, w belkach też nie, może kiedyś się znajdzie. Adaś pojechał po coś zimnego do picia, bo naprawdę pogoda, no, daje się we znaki, jest mega gorąco, coś wreszcie się przyciągnie. Niestety no niedzielka, ale robić trzeba, bo jak teraz z przestrzeni żniwami byleby to sprasować, niech lepiej w belki napada, niż ma to w pokosy napadać. Dużo już naprasowałeś w tym roku, Kubusiu, Rafałku? A tak, komputer. 359 belek. No to już troszeczkę jest, to są 140, nie? 150. 150, ja? Wcześniej robiłem 150, piątki, ale mi się pod wiatą nie mieściły i tak 5 cm zmieściłem. Mniej, a jednak różnica, nie? A jest różnica. Kurna dziot. Nie, naprawdę, teraz fajnie, bo Kubuś jest po żniwach. Już można rzec, że Kubuś jest po żniwach. No, po żniwa. Także szybko, szybko to przyszło, że tak powiem, te żniwa i szybko poszły. I szybko, szybko na dożynki. Dożynki będą jak nic. Dożynki. Teraz trzeba jedynie tylko poprasować, a już później wożenie słomy to już taki pikuś. My już sumę położoną mamy, widzisz, jakbyś kostki pracował, to już byś se związał. Belki no. Duże to teraz problem, bo to i tura trzeba skołować, tak. I przyczepę, a widzisz, a kostki to ino tylko ludzi i trochę chęci i już pozbierane. Nie pomyślałem.
Także kurde, nie powiem, u mnie też by się przydały te okrągłe, bo dużo ludzi na pewno powie, a czemu jeszcze w kostki, czemu nie okrągłe, kiedyś były, no może zobaczymy, jakby się coś ogarnęło, jakąś wiatkę z tyłu postawiło taką, żeby przynajmniej tą belkę rozwijać, bo one nie chciały do obory wchodzić, bo był z tym problem. Więc może coś pomyślimy na ten temat, wtedy to kurna chyba każdy będzie chciał przyjechać prasować i Kubuś by przyjechał poprasować z 5 belek i Krzychu by przyjechał. Nie stać. Nie, no dobra, no trudno. To takie mniejsze zbicie bym wtedy poprosił, to tani pewnie pójdzie. Nie, bo to siatki za dużo by poszło, a jak wiemy to nie są tanie rzeczy. Kukurydza wiech puściła. No ciekawe jak będzie w tym roku z żniwami kukurydzy, ale ogólnie jak się źle zapowiadało na początku, tak wyjdzie, że to może być naprawdę rok kukurydzy i buraka cukrowego. A. Bo te opady w czerwcu, które dały ponad 200 litrów, no to jest naprawdę sporo. Przekroczyły, jak tak, że tak mówiąc, tą średnią. Teraz też wcale na początku lipca nie było gorzej. Jedyne ostatnie dwa tygodnie to takie pogody się zrobiło, ale też sam raz na te zboża, żeby to sobie troszeczkę pokosić. A co to takie tu ta słoma jest? Skąd to się to zbiro? Jak się czasami przypcha między łańcuchami, to wyrzuci do góry? Wyrzuca górą, taki pokaz, że staje między podbielakiem a lotelem i nagle wciągnie i pójdzie do góry. Zamiast między łańcuchami to do góry z łańcuchami. A widzisz kurwa, ja myślałem, że po sąsiadach jeździsz i na pachtę ładujesz tam. Pewnie. Żeby w domu później belkę i naskręcić jedną. No tak napcha mi się na wrasę i później idę do domu zawiozę. Do kurnika, od razu. No, od razu kurwa, zanim ty do domu dojedziesz, to człowiek o pół gostynia w słomie już. A klienta mam gostynia na słomę. Pod żubrem siedzi. Przejeżdża przez rynek, a on sobie później zgrabia. Nie, bo do kurów, żeby rzucić pościeli. Później za zimno to taczkami wywozić łobornik na pole. O, tu proszę bardzo, kurna. Masa imbym wjechał, a większy gumbaj ładny, już taki nówka, bo tu CX kosił New Holland, proszę ja was bardzo. Już kurna nie ma, bo to tego, tamtego. Lusterka drogie. Tak. Człowieku, mnie lusterko to od tira ojciec znalazł, jak tym się rozjebał na poboczu, założyli mi i do tej pory działa. Działa? Nie no, żartuję. Działa? Działa, działa, działa. Świeci się, tylko nie świeci, tylko nie świeci. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Kurna, tu no, trochę beleczek mamy. Oczywiście pasujemy po pszenicy, ja sami dobrze widzicie, po poprzeczniaku jeszcze. Piękne tutaj eski Schumachera były. Pierwszy najgorszy był taki tu objechać, bo się Kubuś nakręcił. Dobrze, że wspomaganiem, o. To łatwiej idzie. Tu idę, kurna. Normalnie, o. Tu zakaz na bizona prasować, tak? Ta, chyba ta, tu ta. Jest, właśnie widzę, tak kurde, na stojąco nie bardzo chyba. No i oba, jak ktoś wejdzie, to głową będzie pod sufitkę uderzał. Ja myślę, że to mniejszy człowiek, bo to coś o aborcji jest, ale nie. Ale to ja nie wiem, nie wiem o co chodzi. Odsiadać tak zrobił Bach właśnie z ciągnika. I od tej pory go nie ma i nie wiem o co chodzi. Ile ci takiej siateczki starczy? Wiesz co, to jest 3 km, jakaś tam nowa technologia, że ona jest inaczej nawinięta, że rolka od 2 km tej wcześniejszej siatki, którą miałem, nie różni się wielkością i wagą od rolki na 3 km. Czyli polecasz? Polecam, 180 belek, 150 tak zrobiłem. O kurde, no to ładnie. No. To już jednak jest fajny wynik. No i naprawdę jak sami widzicie, no belki pięknie wyglądają. A tak to tam 130, 120 odzwijałem. Jednak krunę, to krunę. Łap staku ty. Adaś przyjechał, znalazł się Adaś. Dzień dobry. Adaś, jak było, jak zrobiłeś tak bach, powiedz. Pas tutaj. Bach? Tak zrobiłeś bach. Pierdolsiłem się. Ale mnie nie przygniotło. Ile pasujesz tak mniej więcej, jak jest taki prostowany kawałek z dyszkę na godzinkę? No, jak po bizonie, to tak sobie jadę dyszkę. Tak 10-12 nawet. Kurwa, kać. No. O, dopiero my wsiedli, już belka jest. Mu obrodziło. Było obciążenie kolejne. Adaś w prasę wpadł. I beleczka. Wykrywasz metalu. O, Adam, masz sztuczną nogę. Nie, co to mógłbym mieć. Metalowego to kluczyk od samochodu. No metalowy koń. Nitro się tam nabija pięknie. 8 bar. Tak pójdzie, co nie? Nie urwało. A 7 i 7. Zaraz tu jakiś pro. 8 i 8. O, quit zaraz klikniemy, ciekawe co się stanie. Stop, 9, człowieku. 9. A to jak klikniesz, to się kurwa Transformers z John Deere'a robi, czy z prasy? Na samochód. Z auto. Na z auto? To jest manual i auto. Na z auto? Nie dam. Skoda. Szkoda. Fajnie te lampy w ogóle ma wysunięte. No. Efekt zajebisty, bo tak to by zawsze trochę coś macha zasłaniała, a tak to halogeny, kurwa. Jak rozpoli, to aż sąsiada na bizonie oślepia z przeciwka. To jest podłokietnik. No. Wersja natural. To trochę włókno zarosło.
Przełomy przyciąg, bo to nieblakowane ostatnio było. Bo jak się kurna włosy przyczepią do siebie, to jeszcze to przejdzie z jednego na drugiego tam. Sztryk. Jo, dzisiaj o, byłem tu i tam, to mogło przejść coś. Kubuś bieg rzucać chce i jedzie, panie. Tak. To wrzucasz, wrzucasz bieg chce i jedzie. Chce i jedzie. Jak to pamięto, to zostawić łapę w górę od razu. O, proszę bardzo. Zara też się intensywnie. Pip, pip, pip. Intensywnie, bo Krzysiu już napiera, proszę ja was bardzo, za 20 minut wyjeżdżamy w Pszenicę Wronkowskiego i będziemy kosić, no tam rekordowo się zapowiada, także naprawdę jestem ciekawy, co to wyjdzie. Uli, jeszcze słowo, kurwa. Jeszcze. Halo? Kopyta ci walo. O, dobre odpowiedź, dobra. Dzwoń do diabła. Niewulgarne. Wypuścić Barabasza. Raz, dwa, trzy... No jeszcze w chuj po kosu zostało. Jo. Dół na ten pechuje. Zbierać się i zgarniać na jeden. Panie kapitanie. Nic tak nie popławia humoru jak połanny donosik. O kurczę, 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 kurczę. Z włażenia zapomniałem numeru. O. Dobrze, prasa nie zapomniała powiedzieć, że belkę trzeba wyrzucić. Ale numer. Pyk, 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 pyk. Fajne, tu wszystko takie ładne. Kolorowe. Amerykańskie. Kolorowe. Kolorowe jamalki. To słońca nam po prostu odbija. O, zbierdale, mocno fel. Ale tu by się chłodno przydało. Jak w łososie, tym Jondisze. Nagłośnienie piękne. Jo, wentylator, monto, ty chłodno. No wczoraj taka klima była, że w nocy musiałem wyłączyć. Daj spokój, w nocy 11 stopni było. No. Ja wprowadzam Focusa do garażu, patrzę na ten moment. Wow. Jak się człowieku wykąpałeś już tak po tym wszystkim, jak my tam wyjść na dwór, to ja pierdzielę, nie? Panu niestety tak to już jest. Ja to dwie kołdry i dopiero śpię. I w kalesonach jeszcze do tego. Kurwa, Kaś. Żeby organizm przyzwyczajać, bo zima idzie. W takich latach przydałoby mi, by się mieć grubą dziewczynę, by się było od czego ogrzać. Ta, w lato by cień rzuciła. Tak, lato by cień rzuciła. No. Żeby się schłodzić trochę. A te chude to tylko na wiosnę i na jesień. Ta. Takie przejściówki. Choć teraz tak szczerze ci powiem, to nie ma tej wiosny, nie ma tej jesieni. To tak to... Wiem, że nie ma znaczy tej nie, COVID. Nie ma tej zimy. To przeszło wszystko no na taki tryb lato, lato z tym, z jesienią. Z jesienią. Bo to tak szczerze w tych zimach to ani tego śniegu, ani tych brawków też za dużych nie ma, a lato to albo przyjdzie, albo nie przyjdzie w ogóle i są takie pipi. Lato to przyjdzie. Tu dobrze, że my przyjechali, bo tu chociaż trochę lata człowiek posmakował. Pojedziemy do siebie, to akurat. Poczujemy kurtki się jesień. Wyciągnie, tak, kurtki się wyciągnie, to że mole nie zjadły. Rano śniegu poodgarnia. Jo, szron poskrzybiemy za auto. Dokładnie. Ale szyby pękały. Dobra, my ludziska nie będziemy przedłużać, bo już jednego vloga macie u Adasia, na który bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki. A mi też kamerki musi starczeć. Cześć! Także do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć! Łabia! Cześć!